kilka rzeczy od ortopedii na Syma. Jak zapewne wiele z Państwa już wie doskonale, historia jakby związku między Zakopanem a Warszawą sięga lat 80. 90. Są dwie postaci, które zaczęły te działania wspólne zakopiańsko-warszawskie i mam nadzieję, że to również kontynuujemy na już zupełnie innymi postaciami. Tak często oglądały dzieci, no jeszcze lat temu już 20 parę ładnych, w wieku lat 10 z tak dużymi skrzywieniami i często to były wykonywane tego typu zabiegi. To jest już starsza technika, już zaniechana obecnie. Natomiast te wyniki wieloletnie no, były również bardzo dobre. To jest zdjęcie wykonane w wieku lat 25, gdzie ten kręgosłup cały czas utrzymany jest prosty. Ale teraz wróćmy już troszkę bardziej do czasów współczesnych, do tego, czym tak naprawdę możemy się zająć. Ortopedia tak naprawdę znaczy proste dziecko. I to jest to, czego często oczekujemy po właśnie dzieciach typowo właśnie z SMA, gdzie te skrzywienia są zdecydowanie bardzo duże i gdzie rzeczywiście te nasze rusztowania, że tak powiem, stanowią to, co jest w symbolu ortopedii od już dwóch wieków. Jakie są problemy, jakie mogą być trudności w SMA ortopedyczne? Deformacje stóp, problemy ze stawem biodrowym, przykurcze zgięciowe kolan, bioder, łokci i nadgarstków. Niemniej pytanie jest takie, czy to wszystko musi być już leczone w taki sposób bardzo inwazyjny, czy raczej niekoniecznie. Tak często wyglądają właśnie stopy w przypadku dzieci SMA, gdzie jest taka deformacja koślawa, pięty, do znacznego stopnia płaskostopie. Natomiast bardzo rzadko wymagają tego typu deformacji leczenia operacyjnego, zwłaszcza u dzieci no, z typem pierwszym czy drugim. To, co dzisiaj było wspomniane już na spotkaniu porannym, że rzeczywiście u osób z typem trzecim chodzących, gdzie są przykurcze w zakresie pasa bocznego, ścięgien Achillesa, czy deformacje palców, takie szponiaste, może to wymagać leczenia operacyjnego po to, żeby ułatwić samodzielne chodzenie, bądź je przedłużyć właśnie u dzieci, u których już te stopy stanowią pewien kłopot. Przykurcze zgięciowe, zwłaszcza kolana i biodra. To jest rzecz, na którą tutaj bardzo zwracają uwagę oczywiście zawsze rehabilitanci, za co im oczywiście wielka chwała. Natomiast na szczęście też bardzo rzadko wymaga to leczenia operacyjnego. Te operacje, jeśli miały być wykonywane, polegają na tym, że wydłuża się ścięgna, które znajdują się pod kolanem czy w zakresie stawu biodrowego. Natomiast z uwagi na to, że jednak dzieci spędzają większość czasu później w pozycji siedzącej, ta częstość nawrotów tych przykurczów jest bardzo duża, a zatem często ten sens leczenia operacyjnego jest no, mocno dyskusyjny. Deformacje w zakresie dłoni, tak często obecne u dzieci. Jeśli rzeczywiście ta deformacja na tyle, że sprawia dysfunkcję taką w życiu codziennym, czyli no, trudno nawet obsługiwać tablet czy telefon, to rzeczywiście można to o czym mówić. Natomiast jest to bardzo rzadka sytuacja, żeby w zakresie dłoni wykonywane były jakieś zabiegi no, operacyjne. Problem jest, pewnie stanowią stawy biodrowe. Bardzo często obserwujecie Państwo wśród dzieci podwiśnięcie albo wręcz zwiśnięcie stawów biodrowych. W zasadzie w większości sytuacji odbywa się to bezbólowo. Najczęściej jest to takie podwiśnięcie po stronie miednicy, która jest ustawiona wyżej. Natomiast w obecnych czasach, gdzie rzeczywiście dość wcześnie wkracza się też interwencyjnie, gdzie ta miednica po operacji może być wyrównana, to co czasami obserwujemy, to jest takie przejściowe, nawet trwające do kilku tygodni, może nawet miesięcy, ból biodra, który uprzednio było nieobciążane. Także jest to rzecz, na którą jest takim pewnym nowym problemem, który wyniknął w momencie, kiedy możemy rzeczywiście już za pomocą nowoczesnych instrumentarium wyrównać miednicę, który się pojawił. Niemniej na szczęście, tak mówię, jest on przejściowy. Jeśli to biodro, które zazwyczaj nie bolą, to one nie wymagają leczenia operacyjnego. To udowodniono na wielu też badaniach naukowych, gdzie okazało się, że częstość nawrotów tego zwichnięcia po operacji jest na tyle duża, że no nie uzasadniała ona tego leczenia operacyjnego. I problem oczywiście dotyczy najbardziej kręgosłupa. Te deformacje mogą wyglądać tak jak tutaj na zdjęciu właśnie często, gdzie jest duża deformacja kifotyczna i do tego jeszcze skolioza. Ten przebieg naturalnej historii jest w miarę na chwilę obecną poznany. Natomiast to, co liczymy bardzo, że obecne leczenie farmakologiczne będzie miało wpływ także i na przebieg
tej deformacji, że to nie będzie tylko wzrost siły mięśniowej, ale także, że te deformacje kręgosłupa będą wolniej postępowały albo będą też nie dochodziły do tak dużych wartości, jak to miało obecnie bez leczenia. Co jest istotne, na dość dużej grupy pacjentów wykazano, że to skrzywienia się powiększają nawet do 20 stopni na rok. To jest oczywiście nie w okresie całego wzrostu, natomiast najczęściej dotyczy to okresu intensywnego wzrostu, czyli mamy ten skok wzrostowy, wtedy faktycznie może być nawet aż tak duża progresja. Natomiast typowo początek tej deformacji to jest około tam 4-5 roku życia, mniej więcej około rok do 3 lat po zaprzestaniu chodzenia. Typowo w okresie do lat 10 ta progresja to jest około mniej więcej 5-8 stopni na rok, zatem to nie są to wartości takie, które tutaj nas bardzo jeszcze martwią. Ten okres w wieku lat 10 później to jest taki kluczowy dla obserwacji i dla tej właśnie dużej progresji. Co tutaj widać, to jest dziecko w wieku lat 9, 53 stopni i w wieku lat 11 już 95. Natomiast ten przebieg tych lat 3 między 30, między rokiem 6 a rokiem 9 był względnie taki łagodny, że tak powiem. W odniesieniu do kręgosłupa trzeba zawsze pamiętać o stawach biodrowych. W miarę powiększania się skoliozy dochodzi do bardziej skośnego ustawienia miednicy, a zatem do dalszego podwichania się tego stawu biodrowego. To jest taki mechanizm, który jest jeden z drugim związany, także im większe jest podwinięcie bioda, tym większe ustawienie skośne miednicy i tym większa skolioza. Także to są mechanizmy, które trzeba brać pod uwagę. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, już przy współczesnych metodach operacji ta miednica może być całkowicie praktycznie wypoziomowana po wykonanej operacji. Co jest niezmiernie ważne, to jest to, jak kręgosłup wygląda patrząc na niego w płaszczyźnie bocznej. Jest to ściśle związane z wydatkiem energetycznym, jaki ponosimy i z jakością życia. Niestety większość badań, które dotyczy tej płaszczyzny bocznej kręgosłupa, wykonuje się u pacjentów w pozycji stojącej. Natomiast są też publikacje, na szczęście już i też nad tym pracujemy, że oceniamy, jak wygląda kręgosłup u dzieci siedzących właśnie z SMA. I co się okazuje, że im dalej ta głowa i kręgosłup nie wysuwa się do przodu w stosunku do kości krzyżowej, tym większy jest ucisk na brzuch, tym trudniej się oddycha i tym ten wydatek energetyczny także jest większy. W tej sytuacji też jest większy ból tutaj, większe osiągnięcie mięśni grzbietu, które są przez to słabsze, przykurcz mięśni brzucha, które później też przy wyprostowaniu mogą powodować, że troszkę ta sylwetka może wracać do tego wyjściowego stanu. Po operacji uzyskujemy praktycznie normalizację tych parametrów, które się ocenia na zdjęciach radiologicznych, czyli ten odcinek szyjny pada bardziej nad kością krzyżową i jest zupełnie inne ustawienie kości krzyżowej i odcinka lędźwiowego, takie jak byłoby optymalne u osób, które siedzą, a nie mają właśnie skoliozy. To są takie schematy, jakie stosuje się przy leczeniu skolioz idiopatycznych, czyli u dzieci chodzących, u dzieci nieobciążonych w żaden inny sposób, które poza deformacją kręgosłupa nie mają żadnego innego schorzenia. To jest rehabilitacja, tylko gorsety przy niewielkich skrzywieniach i leczenie operacyjne przy tym kącie około 45 czy 50 stopni. To jest, jak to wygląda u dzieci z SMA. Wiek lat 13 już prawie 70 stopni, czy 80 stopni wiek lat 8. Także takie są niestety już wartości często u dzieci z SMA. Gorsety w tych skoliozach idiopatycznych właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, stosuje się oczywiście u dzieci młodszych, tych, które są przed skokiem wzrostowym, przed dojrzałością płciową, także do lat mniej więcej około 13-14 dziewcząt, czy 2 lata później u chłopców. Ta reguła oczywiście nie ma zastosowania do dzieci z SMA. To jest leczenie zupełnie innego rodzaju i ono nie ma na celu tak naprawdę zapobiegania progresji skrzywienia, tak jak to jest u dzieci z kręgosłupem idiopatycznym, a ma na celu ułatwienie siedzenia, podparcie i często odroczenie leczenia operacyjnego do takiego momentu, kiedy będzie ono mogło być jak najmniej traumatyczne, obarczone jak najmniejszą ilością potencjalnych niedogodności czy komplikacji. Uważano dawniej, że często gorsety mogą powodować zaburzenie funkcji oddechowej. I owszem, tak się zdarzało i się one były wykonane w sposób zupełnie niewłaściwy, czy były to bardzo takie krótkie gorsety, zamknięte, takie plastiko wykonywane praktycznie, czy takie gorsety gipsowe, jak były jeszcze dawniej. Często się to zdarza takich gorsetów, które opierają się wręcz o siedzisko wózka, nieco podnosząc wręcz całego człowieka do góry. Oczywiście z taką uwagą na to, że należy zwrócić uwagę na to, jak one podpierają tutaj pod pachami.
Ta tolerancja gorsetów jest o dziwo bardzo dobra w grupie dzieci z SMA. No, to też jest takim pewnym rzeczą, która no, zmienia się wraz z czasem. Jakie są inne opcje w przypadku złej tolerancji gorsetu? Można stosować pewne ortezy, tak, czyli takie miękkie, powiedzmy bardziej fitbinowe gorsety, natomiast trzeba też mieć taką świadomość, że to jest mniej skuteczne na pewno. Czy proste modyfikacje wózka, zrobienie takich stelaży podparcia pod stronę wklęsłą i wypukłą troszkę niżej, tak aby ta sylwetka była utrzymana w miarę możliwości jak najbardziej prosto. Natomiast trzeba powiedzieć absolutnie, że to jest strategia indywidualna i nawet w skrzywieniach dość dużych, takich 70 stopni, może ona w jakiś tam sposób pomagać, no troszkę odwlec ten czas operacji, zwłaszcza jeśli dzieci są bardzo drobne, no i wiadomo, że te operacje były kilkukrotne wraz ze wzrostem. To jest taki gorset, który zresztą opisany był przez kolegów z Poznania właśnie, który ma nieco niższe tutaj podparcie i unosi nawet te nieco pośladki ku górze, utrzymując tą sylwetkę rzeczywiście mocno zbalansowaną. Leczenie operacyjne. Jakie mamy tutaj opcje i czym się kierujemy w ogóle, biorąc pod uwagę, czy myśląc o leczeniu operacyjnym? Wielkość skrzywienia, wiek dziecka, typ oczywiście SMA, wagę dziecka, wydolność oddechową, ale co jest też ważne, współpracę z opiekunami, co jest niezmiernie istotne i na pewno doświadczenie w leczeniu chorych z SMA. To, co dzisiaj było wspomniane wielokrotnie, że podejście w wielu ośrodkach medycznych jest takie, że no, ta wiedza jest stosunkowo, może być niewielka, tak? Także ten punkt ostatni uważam też jest niezmiernie istotny, żeby ta opieka była jak najbardziej kompleksowa. Jakie mamy możliwości w ogóle leczenia, tak? To jest też istotne. Są tak zwane techniki, które zachowują wzrost kręgosłupa, czyli możemy zaoperować człowieka małego, który ma do około 5 i mimo tej operacji ten kręgosłup dalej będzie rósł, ten tułów będzie rósł i się dalej rozwijał. Nie hamuje w żaden sposób tego wzrostu. To są tak zwane techniki, które nazywają się tak zwane pręty rosnące, czy tak zwany wzrost sterowany. U dzieci starszych, w wieku około 10-12, najczęściej już takie leczenie nie jest potrzebne i wykonujemy jednorazową operację, taką, która ten kręgosłup nam prostuje i już w tej pozycji prostej pozostawia. To także oczywiście nie oznacza to, że dziecko nie będzie więcej rosło. To nie jest jednoznaczne z drugim. To dziecko dalej będzie rosło, natomiast ten odcinek kręgosłupa, który jest usztywniony, zachowa swój kształt. Ta klatka się będzie rozrastać, będzie przybierało na masie normalnie, natomiast ten odcinek tylko stąd dotąd będzie miał już ten wzrost ograniczony. Inaczej niż w tych dwóch przypadkach. To jest taka najbardziej, powiedzmy, standardowa przykład techniki operacyjnej, czyli tak zwanych prętów rosnących. Koncept jest bardzo prosty, że przez 2 nacięcia na skórze, bardzo niewielkie, wprowadzamy do tego kręgosłupa, te śrubki tutaj właśnie, które są i pod skórą, czy pod mięśniem, pod powięzią w zasadzie, wsuwamy ten pręt i łączymy je, te śrubki górne, z dolnymi. Jaki jest zaleta tej metody? Ten odcinek kręgosłupa w zasadzie od tego miejsca do tego jest w ogóle nietknięty jakby dojściem chirurgicznym, zupełnie, tak powiem, dziewiczy, co też umożliwia w tej sytuacji dużo łatwiejsze podawanie preparatów dokanałowych. Także w zasadzie od miejsca nacięcia w górę do tego nacięcia tam jest tak, jakby to było zupełnie nigdy nie dotykane ręką chirurgiczną. Zresztą należy podkreślić też jedną rzecz jeszcze, że jak tutaj Państwo sobie popatrzycie, to jest to szare bardziej, to jest tkanka kostna i tu też. Tu jest ta przerwa, w którą wprowadzane są w czasie nakłucia właśnie igiełka. Ona nie zarasta zaraz po operacji, nie znika po operacji od razu. Ten proces, w którym ta okolica pokryje się kością, to jest nawet dobrych kilka lat często. Także to nie wyklucza w żaden sposób podawania tego leku pomimo założonych tych implantów. Tak to wygląda już po 5 latach od operacji. Czyli ten kręgosłup troszeczkę może już jest bardziej krzywy, ale jednak zachowuje cały czas swoją wysokość i ta odległość tutaj to jest ten dystans, który ten kręgosłup zdążył przez te lata urosnąć. Tutaj ta technika, jak tak wspomniałem, czyli taka technika tradycyjna bardziej, która wymaga no, co jakiś czas, czy mniej więcej raz na rok, takiej niewielkiej operacyjnej interwencji, takie nacięcie tutaj na skórze
które ma dosłownie 2-3 cm i rozciągnięcia tych elementów, które właśnie mają zadanie rosnąć. Ten człowiek już jest z obserwacji 5 rok, ma teraz lat 11,5, także no, pytanie takie, czy w ogóle będzie potrzeba kiedykolwiek na jakieś dużo poważniejsze leczenie operacyjne. Tych publikacji, które oceniają chorych właśnie po leczeniu tego typu rozwiązaniem jest stosunkowo dużo już. Tutaj no, wybrałem taką jedną z pierwszych, które to był rok 2011. Teraz już też no, u mnie w ośrodku tych dzieci, które mają tą metodą leczone są, jest no, chyba z 20 kilku co najmniej. To był jeden z pierwszych, właśnie jak to wprowadzano, to było 11 chorych. Ten kąt w obserwacji był zachowany cały czas i tylko u 2 chorych wystąpiły powikłania niemechaniczne. Jedno zapalenie płuc i jeden przypadek niedokrwistości. Pewną alternatywą dla tych prętów rosnących, tradycyjnych, jest takie urządzenie, które zostało wprowadzone 3-4 lata temu do bardziej powszechnego użytku, które się nazywa pręty magnetyczne, czyli taki magic. Ma to być taka magia rzeczywiście, która to samo się rozciąga. Koncept leczenia jest absolutnie identyczny. Różnica polega na tym tylko, że zamiast operacyjnie rozciągać te pręciki, przykładamy takie właśnie urządzenie jak to, w zasadzie to już jest urządzenie pierwszej generacji, teraz jest to troszkę mniejsze jeszcze, do pleców dziecka, naciskając przycisk, te elementy, te pogrubione, samodzielnie się rozszerzają na zadaną odległość. Tą odległość ustawiamy na tym urządzeniu, monitorujemy to rozsuwanie, nie używając nawet zdjęć rentgenowskich, bo jest to niepotrzebne naświetlanie młodego człowieka, a badając to rozciągnięcie pod kontrolą zwykłego USG, czyli ta inwazyjność jest absolutnie minimalna. Ta skuteczność tej metody, jeśli chodzi o zachowanie wzrostu, jeśli chodzi o efektywność kontroli skrzywienia, jest porównywalna z tymi tradycyjnymi prętami. Co się okazuje jeszcze, że jest no, niższa też częstość infekcji miejsca operowanego, ponieważ nie musimy ponownie tutaj wkraczać w tą okolicę, żeby te pręty rozciągać. Natomiast ta metoda, to trzeba pamiętać, nie wyklucza kolejnych interwencji operacyjnych. Także ta metoda ma też pewne swoje powikłania, które mogą wynikać z samej natury wzrostu dziecka, z samego faktu, że działamy pewnymi siłami na te implanty na dole i na górze, które mogą gdzieś przemieszczać się troszkę. Niejednokrotnie tak jest także w tym leczeniu tradycyjnym, natomiast przy tym tradycyjnym leczeniu możemy przy okazji tego małego nacięcia poprawić na przykład położenie jednej śrubki i to nam załatwia ten problem. A w takiej sytuacji jest to leczenie, jest to kolejna interwencja operacyjna. Natomiast należy absolutnie podkreślić, że to zmniejsza radykalnie ilość interwencji operacyjnych, co w grupie właśnie dzieci z SMA jest, no, wydaje się być niezmiernie istotne. Jakie, tak podsumowując, są jeszcze zalety czy wady tego typu leczenia? Co się na pewno udaje uzyskać? Wzrost długości tułowia, wzrost przestrzeni dostępnej dla płuc. To jest taki parametr, który się ocenia w badaniu radiologicznym, gdzie mierzymy się tam szerokość klatki do wysokości klatki i do jej długości. I to się udało wykazać, że to rzeczywiście się poprawia. Dobra jest ta kontrola skrzywienia, czyli ta progresja w zakresie operowanym jest bardzo niewielka i udaje się też w miarę możliwości utrzymać to poziomu ustawienia miednicy, co jest też niezmiernie istotne. Natomiast często nie powstrzymuje to takiej klepsydrowatej, takiej dzwonowatej deformacji klatki piersiowej i żeber głównie, czyli że te żebra tutaj mogą się troszkę z czasem zapadać. I to jest niestety rzecz, na którą tym operacją nie mamy wpływu. Co się też okazuje na dużej grupie pacjentów badanych, że w przypadku zakładania tych implantów często jest troszkę dłuższa hospitalizacja niż u chorych ze sklerozą idiopatyczną. Ta metoda także jest stosowana u dzieci ze sklerozą taką bez tych obciążeń bardzo małych. Natomiast ten odsetek powikłań jest mniejszy. Czyli wymagamy dłuższej hospitalizacji, te dzieci po obserwacji najczęściej o dzień, dwa dłużej, natomiast ryzyko jakichś powikłań większych jest mniejsze niż w grupie dzieci zupełnie nieobciążonych żadną chorobą. Jakie mamy inne opcje jeszcze u dzieci troszeczkę starszych? Tak jak widzimy Państwo, widzą Państwo ten wzrost, wiek to jest około już 8, nawet 10 roku życia, czyli taki graniczny. I koncept leczenia jest zupełnie inny, który też nie wymaga ponownej interwencji albo ograniczenia do minimum. W zakresie zielonych kwadracików mamy
założone te pręty i te śrubki w taki sposób sztywny. Czyli one tutaj są założone tak na sztywno, że już nie mają prawa się rozsuwać. Natomiast tutaj, jak widzicie Państwo, jest taka zakładka. Ten pręt jest dłuższy na dół, ten dłuższy do góry. I w tych miejscu, na tych połączeniach, te pręty są w miarę wzrostu w stanie się samoistnie, samodzielnie, zupełnie bez naszej ingerencji rozsuwać. Czyli to nam jakby eliminuje konieczność tych dalszych interwencji. Natomiast jak widzą Państwo też, ta ilość implantów, które zakładamy, jest znacznie większa niż u tych dzieci dużo drobniejszych. Stosowanie tego u dziecka bardzo drobnego, ważącego około 15-18 kg, powoduje to, że będziemy pod skórą czuć praktycznie każdą z tych śrubeczek i to ryzyko, że gdzieś ta skóra będzie też podrażniona pod tymi śrubkami, jest znacznie wyższe. Tu jest podobnie ten sam koncept, tylko troszkę inne rozwiązanie techniczne. Te śrubki na dole są zablokowane, czyli już nie przesuwają się w obrębie kielichów. Natomiast tutaj mamy zapas ten pręta, który umożliwia swobodne przesuwanie się w miarę wzrostu tych śrubek, czy tych kielichów śrub na tym pręcie i dalsze zachowanie wzrostu tego odcinka piersiowego, który jest kluczowy przecież dla dzieci z SMA. Tutaj był taki artykuł, który pokazał się już dwa lata temu. Nasze doświadczenie jest podobne, też mamy trójkę dzieci leczonych właśnie tą techniką. Jest przyrost tego odcinka piersiowego, czyli tego nas interesuje, średnio ponad milimetr na rok. W tej publikacji była jedna reoperacja, w naszym doświadczeniu na szczęście jeszcze takiej reoperacji nie musieliśmy przeprowadzać. Natomiast to też nam jakby zmniejsza ryzyko, czy niemalże wyklucza ryzyko i konieczność dalszych interwencji operacyjnych. No i finalnie mamy takie dzieci już starsze, czyli w wiekach 10, a nawet 12, często możemy nawet dla wiek lat 13. Natomiast też tutaj mówimy o dzieciach, które powolutku wchodzą w ten okres dojrzewania, gdzie już ten wzrost tułowia jest stosunkowo duży i gdzie bezpiecznie prowadzić taki zabieg tak zwanej pełnej spondylodezy, czy to jest zabieg, ktoś nazywa korekcja, ktoś nazywa usztywnienie kręgosłupa w tym odcinku. Najczęściej są to jednak osoby troszkę starsze, przykład nawet i 15. Natomiast tutaj rzeczywiście ten młody człowiek miał skrzywienie dość duże i ta praca mogłaby być równie dobrze zrobiona już 2-3 lata wcześniej. Zdarza się też taka sytuacja jak tutaj, że mamy takie ekstremalne deformacje u pacjentów, to była dziewczynka lat 17, 18 już nawet chyba. Po wielu dyskusjach zdecydowaliśmy się, żeby tę operację przeprowadzić i tą sylwetkę do góry dźwignąć. Oczywiście rezultat tej operacji znacznie odbiega od tego, co widzieliśmy Państwo na tym zdjęciu, prawda? Czyli zdecydowanie bezpieczniej i skuteczniej jest tak obecnie, że gdzieś te skrzywienia są nieduże, aniżeli w wieku już późniejszym, gdzie te skrzywienia są bardzo mało korektywne i także ta osiągana później korekcja nie jest taka, jaką byśmy rzeczywiście mogli oczekiwać jej. Tu jest też dziewczynka dużo młodsza, około 13, z rzeczywiście takim już bardzo dużą korekcją po operacji i ta operacja często zostaje, no ta korekcja już jest trwała, czyli to ten kręgosłup w zasadzie w tym zakresie, gdzie jest ta operacja, już nie ma możliwości czy prawa się dalej pokrzywić. To były tak nasze doświadczenia pierwsze, to już lat temu 8 było właśnie z zastosowaniem tych, tak jak Państwo widzą, nie tych pętli, które były lat na pierwszej fotografii, tylko z takich już śrub, które są dużo bardziej współczesne. No i od tamtej pory oczywiście już używamy tylko i wyłącznie tego typu technik, które są, dają dużo lepsze położenie tych implantów kości i jakiekolwiek ryzyko, że gdzieś tam te śruby się przesuną, coś uszkodzą, są absolutnie minimalne. Czyli jaka byłaby ta strategia, podsumowując? To leczenie jest możliwe bez względu na wagę dziecka, ale jednak ta waga, no lepiej, aby była tak troszeczkę wyższa, tak no 18-20 kg to jest no już zdecydowanie bardziej bezpiecznie, jeśli chodzi o to dostosowanie implantów, czyli to wystawanie implantów ponad powierzchnię kręgosłupa. Wydolność oddechowa. W naszych doświadczeniach, tych wieloletnich, jak Państwo widzieliście, wielokrotnie te wartości FOC były skrajnie niskie, co też potwierdziłeś publikacjami, że to ryzyko powikłań się do pooperacyjnych
nie jest wyższe niż w grupie pacjentów, którzy mają to FVC no, znacznie wyższe. Jakich można się spodziewać często powikłań? Bo to jest pytanie, które często się rodzi, że to nam całkowicie, nie wiem, dziecko wyłączy, powikłania są częste. Powikłania neurologiczne, czyli takie, gdzie mamy na przykład przejściowe, jeszcze większe osłabienie siły kończyny dolnej. To jest poniżej 0,5%. Powikłania infekcyjne to jest rzecz, która powiedzmy najbardziej nas obawia. Infekcje rozumiemy, że miejsce, gdzie była operacja, ulega zakażeniu jakąś bakterią najczęściej. To jest no powiedzmy do 4% maksymalnie, ale niemniej ono jest radykalnie zwiększone u chorych, którzy mają wyjściowe jakieś odleżyny, czy przewlekłe infekcje dróg oddechowych, dróg moczowych, tracheostomię też właśnie, o której pomowa przed chwileczką. Także te sytuacje nam zwiększają to ryzyko do tej górnej granicy. W takiej typowej sytuacji, gdzie dzieci są no zdrowe, bez właśnie tych sytuacji jak tutaj, to ryzyko jest około maksymalnie 2%. Częstość jakiejś reoperacji. Tutaj mówimy o operacji, która jest tą finalną operacją, już tej spondylodezie. Jest maksymalnie do 5%. Tak naprawdę przeglądając materiał własny i szpitala sprzed lat jeszcze, to ryzyko było, te powikłania były na poziomie maksymalnie no 3%. Sytuacja dzieci z SMA jest radykalnie różna na przykład od chorych z przepukliną ponowrodzeniową, gdzie ten tłów jest od miejsca porażenia w górę mocno ruchomy, bardzo silny, a tutaj mamy jednak tą sytuację tego wiotkiego tłowia, gdzie ta siła działająca na te pręty, na te implanty jest bardzo niewielka, w związku z tym te powikłania są bardzo, bardzo niskie. Ta obiektywna ocena tych wyników operacji jest trudna, ponieważ tutaj uwzględniamy naturalny przebieg choroby i wszystkie rzeczy, o których dzisiaj już była mowa tutaj od samego rana. Natomiast te obserwacje wieloletnie, jakie są po pracach, powyżej 15 lat i więcej, to jednak są dobre. Lepsza jest funkcja na pewno siedzenia, poprawa funkcji oddechowej, co jest też no, niezmiernie chyba istotne. Jakiś czas temu udało się taką ankietę przeprowadzić wśród pacjentów, którzy byli właśnie no, pacjentami naszego ośrodka. I jakie były odpowiedzi na pytania, że ta jakość życia była zwiększona, polepszona u 82% chorych, poprawa funkcji oddechowej także w takim samym odsetku chorych, poprawa komfortu siedzenia no, u 86%. Także no, to daje jednak taką chyba przesłankę, że warto jednak o tym myśleć o tej operacji i nie jest to rzecz, która wyłącza jakiekolwiek funkcje na przyszłość. Jest możliwe oczywiście samodzielne siedzenie na wózku aktywnym także. Jest możliwe cała dalsza kontynuacja rehabilitacji oczywiście i wszelkiego rodzaju respiratoterapii jakiejkolwiek, inwazyjnej, nieinwazyjnej. Wszystko to jest po operacji możliwe, a wręcz dalej także konieczne. Jest to element leczenia, o którym nie powinniśmy zapominać i który naprawdę powinien być cały czas gdzieś tutaj w głowie wszystkich nas leczących. Dziękuję bardzo. Jedno pytanie, ponieważ naprawdę jesteśmy mocno naciskani czasowo. Chciałbym tylko zapytać, pacjenci z pojemnością życiową poniżej 30%, czy mają rurki tracheostomijne? Niestety nie słyszymy odpowiedzi. Nie słyszymy odpowiedzi pana doktora. Pan doktor nie używa mikrofonu. Mamy w naszej bazie danych 250 pacjentów, tylko u dwójki były rurki tracheostomijne. To naprawdę świetny wynik. My operujemy dzieciaki nawet z 2% pojemnością życiową 80 ml i nigdy nie musieliśmy nikomu zakładać rurki. Te dane, które ja tutaj cytowałem, pochodziły właśnie z tego artykułu, natomiast ja z własnych danych też wiem, u nas było najmniej chyba 13% z tego, co pamiętam. No ale jak sobie radzą? Czy mają kofasist? Tak, mają wspomaganie kaszlu. A świetnie, a gdzie pan pracuje? Bo tutaj, tu w tym pięknym miejscu, gdzie pan widzi właśnie, to pokazujemy. Zapraszam do Zakopanego na południu Polski. Pan pracuje w Zakopanem. A, wiem, gdzie jest Zakopane. Znam piosenki od ludzi z Solidarności, którzy byli tam internowani. Uczyli mnie różnych piosenek, jak stamtąd wyszli. No ale
Tak czy inaczej, bardzo byłbym wdzięczny za kopię pana publikacji. Pewnie macie też innych lekarzy w związku z tym, którzy korzystają u was z nieinwazyjnej wentylacji. Tak, wielu kolegów z południa Polski, mamy 4 takie jednostki, ośrodki w Polsce, które obejmują poszczególne części Polski, jeśli chodzi o nieinwazyjną wentylację. Czyli i macie też pacjentów na 24-godzinnej wentylacji nieinwazyjnej? Tak. I teraz jeśli są intubowani, to potem ich ekstubujecie i przestawiacie z powrotem na nieinwazyjną wentylację. Świetnie, bardzo chcę z panem jeszcze później porozmawiać. Zdecydowanie chciałbym mieć z panem kontakt i porozmawiać o pana pacjentach.